Dobra gra w pierwszej połowie, szczególnie twoja, w drugiej połowie troszkę się zmieniło, no i ten mały Azjata pokazał, na co go stać tutaj w Tarnowie. Tak, to był przede wszystkim mecz obrony. Mecz, który się na pewno ciężko oglądało z pozycji widza. Dużo walki, dużo zostawionego serca z obydwu stron. Niestety dzisiaj Tarnów zdobywa komplet punktów. Gdybyś miał teraz tak na gorąco powiedzieć, co tutaj nie zagrało u was, bo początek wydawał się naprawdę dobry. Detale, nerwowa końcówka, parę niepotrzebnych błędów i widzimy za plecami moimi wynik jedno w plecy. Że grupa Azoty Tarnów ma szansę się odbić z tego dołka, w którym była? Ogólnie sytuacja w tabeli wygląda tak, że jest bardzo ciasno pomiędzy siódmym a ostatnim miejscem. Są bodajże 3 do 5 punktów przewagi. Ciężko teraz wskazać jakąś drużynę, która będzie walczyła o utrzymanie, a która będzie w ósemce. Mam nadzieję, że wy się nie poddajecie po tym spotkaniu i kolejne będą tylko lepsze. Tak. Następny mecz u siebie ze Stalą. Te mecze u siebie jakoś nam idą, ale tak jak widać, na wyjeździe jeszcze nie mamy punktów i musimy to w najbliższym czasie zmienić.